382 roku przed naszą erą Sparta jest u szczytu swojej potęgi. Od II wojny peloponeskiej jest jedynym hegemonem Hellady, której polis drżą przed potęgą Lacedemonu. We wspomnianym roku Sparta zajmuje znienawidzone Teby dzięki akcji niejakiego Foibidasa. Ujarzmione miasto wydaje się być całkowicie niegroźne, aż nagle po 3 latach w Tebach wybucha bunt, który przeradza się w wojnę beocką. Po 8 latach wyzwoleńczej walki niedoceniane Teby rzucą rękawice prosto w twarz Spartanom, kwestionując ich supremację. O losach Grecji zadecyduje ostatecznie bitwa pod Leuktrami z 371 roku przed naszą erą, stoczona pomiędzy Spartanami króla Kleombrotosa a Tebańczykami genialnego Epaminondasa. Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Kronika Historii, a to opowieść o jednej z najważniejszych bitew starożytnej Grecji. Bitwie pod Leuktrami z 371 roku przed naszą erą, stanowiącej kulminację wojny beockiej pomiędzy Spartą a Tebami. Zapraszam wszystkich do oglądania, słuchania i subskrybowania kanału. Czemu nie? Hola hola, nie możemy jednak zacząć bez przeglądu źródeł, z których skorzystałem pisząc scenariusz. Dzisiaj na główny plan wysuwa się zdecydowanie jedna publikacja, wspomniana już w pierwszej części dyptyku spartańsko-tebańskiego. Książka Witolda Biernackiego pod tytułem Wojna beocka. Została ona wydana w zeszłym roku przez wydawnictwo Attyka w serii Ars Belli. Co mogę powiedzieć? Książka jest naprawdę bardzo dobra. Nie nazwałbym ją popularno-naukową, raczej naukowo-popularną, zawiera bowiem mnóstwo szczegółów, zwłaszcza z dziedziny militarioznawstwa. Wiele z nich zostało pominiętych przeze mnie w filmie, by nie rozrósł się on do gargantuicznych rozmiarów. Autor dodatkowo gęsto posługuje się cytatami z epoki dla lepszego przybliżenia realiów. Książka ta jest na tyle szczegółowa, że po pierwszej styczności sięgnąłem po inne pozycje z jej bibliografii, by zapoznać się bardziej pobieżnie ze zrębami opowiadanych wydarzeń. Taką rolę spełniła chociażby książka Charlesa Hamiltona, znanego wam z poprzedniego filmu o hegemonii Sparty. Jej tytuł Agesilaos and the Failure of Spartan Hegemony wskazuje, że jej głównym wątkiem jest hegemonia Sparty i postać króla Agesilaosa II. Oba zagadnienia są nierozłącznie związane z Tebami, stąd książkę wykorzystałem jako streszczenie wydarzeń i uzupełnienie pokazujące głównie spartański punkt widzenia. Pod koniec filmu zacząłem też korzystać z The Theban Hegemony Johna Bucklera oraz Heronei profesora Jacka Rzepki, w której znalazłem interesujące szczegóły dotyczące tebańskiego świętego zastępu. 3 wymienione pozycje odnalazłem w daniu głównym, czyli wojnie beockiej Witolda Biernackiego. Chętnie oddam wam mój jedyny egzemplarz tejże książki. Nie poniszczyłem jej zbytnio podczas tworzenia filmu, nie ma nawet oślich uszu, które często robię. Wiem, będę przeklęty. Jeżeli jesteście chętni na ten rarytas, wydany w naprawdę małym nakładzie, to napiszcie w komentarzach, kto jest waszym ulubieńcem w klasycznym greckim świecie. Czy sympatyzujecie ze Spartą? Może zawsze najbardziej lubiliście Ateny, a może niejakie Teby? Najbardziej wyczerpującą i kreatywną odpowiedź nagrodzę książką. Sorry za to niejasne kryterium, ale nie mogę niestety robić loterii. Polecam być nieoczywistym, bo ja na przykład w greckim świecie zawsze najbardziej lubiłem Persję. Przejdźmy wreszcie do rzeczy. Spartanie, zająwszy podstępnie Teby w 382 roku, zainstalowali na miejscu oddanych sobie ludzi u steru władzy. W miejsce zamordowanego Ismeniasa mianowany został niejaki Archeas. Ster władzy w przypadku Teb i sporej liczby greckich polis oznaczał tytuł polemarchy. Niewiele wiadomo o szczegółach tebańskiego systemu politycznego. Xenofont i Plutarch sugerują, że w Tebach polemarchów było 3, a do pomocy mieli oni sekretarzy. Po spartańskiej interwencji urzędy polemarchy znalazły się ostatecznie w rękach Archeasa, Hipatesa i Leontiadesa, inspiratora zamachu stanu. Śmierć Ismeniasa w wyniku sądowego mordu spowodowała ucieczkę jego części zwolenników do Aten. Na czele około 300 uciekinierów stał Pelopidas, pochodzący ze znamienitego rodu młody patriota. Jak zaznacza jednak Charles Hamilton w swojej książce, Leontiades, szara eminencja nowego porządku w Tebach, nie poradził sobie najlepiej z zadaniem oczyszczenia miasta z popleczników zabitego Ismeniasa. Owszem, 300 uciekło z Pelopidasem, a około 150 pozostałych trafiło do więzienia, lecz po Tebach wciąż chodziło wolno sporo wrogów Sparty. Piąta antyspartańska kolumna w mieście wraz z 300 dysydentami w Atenach no śmierci tu próbą przewrotu w przyszłości. Nie da się ukryć. Co nie dziwne, po 3 latach tyrańskich rządów prospartańskich polemarchów wybiła godzina otwartego buntu. Z Aten w grudniu 379 roku przed naszą erą do swej ojczyzny wybrała się grupka zamachowców w celu obalenia narzuconych rządów. Rebeliantów było prawdopodobnie 12, ich przywódcami zaś byli Melon i Pelopidas. Uzbrojeni w miecze buntownicy weszli do miasta, wmieszawszy się w tłum wracających do domu rolników. Jak niedokładne musiały być szykany Leontiadesa i jego popleczników, że kretem w mieście okazał się być Philidas, sam sekretarz polemarchy Archeasa. Był on jedną z kluczowych postaci w konspiracji, dzięki której możliwy był przewrót dysydentów. Z jego pomocą rozpoczęły się w Tebach krwawe gody, poparte ochoczo przez zwykłych Tebańczyków, których do boju o wolność szykował miesiącami m.in. Epaminondas, najlepszy przyjaciel Pelopidasa, działający w odróżnieniu od niego w miejskiej konspiracji. W ciągu jednej nocy trupem położono większość prospartańskiej kliki. Leontiades, Archeas, Hipates legli martwi na ulicach zbuntowanego miasta. Rebelia nie osiągnęła jednak 100-procentowego sukcesu. Spartańskiemu garnizonowi wraz z tebańskimi sympatykami udało się ufortyfikować na Akropolu Kadmei. Stamtąd oczekiwali odsieczy, słusznie spodziewając się, że przewrót spotka się ze zdecydowaną reakcją Sparty. Geografii jednak nie oszukasz, do Peloponezu daleko, a za miedzą Attyka z Atenami. Krew zamordowanych jeszcze na dobre nie wyschła, gdy do sąsiada gnali już posłańcy z prośbą o pomoc w oblężeniu Kadmei, przypominając o wsparciu w przywróceniu ateńskiej demokracji. Zgromadzenie Ludowe Aten wydało decyzję przychylną i w Tebach szybko pojawili się hoplici Demofona, który wraz z Beotami pod dowództwem Epaminondasa doprowadzili po kilku dniach do kapitulacji oblężonych. Teby zostały wyzwolone. To prawdopodobnie wtedy Gorgidas, jeden ze spiskowców, przywrócił do życia elitarną jednostkę tebańskich hoplitów. Panie i panowie, powitajmy tebański święty zastęp. A to nie wszystko. Jeszcze przed kapitulacją szybciutko powołano nowych beotarchów, czyli przywódców Związku Beockiego. Po 7 latach nieobecności Konfederacja Miast Beocji powróciła zatem w okrojonym kształcie na mapę. Na dobre rozgorzała tzw. Wojna Beocka. Żeby nie było, eforowie spartańscy podeszli do sprawy buntu bardzo poważnie, o czym świadczy szybkość podjęcia działań i mobilizacji wojska. Teby miały zostać spacyfikowane natychmiast, bez względu na panującą zimę, w trakcie której normalnie nie wojowano. Na czele korpusu stanął młody król z dynastii Agiadów, debiutujący na czele armii Kleombrotos. Zaraz, ktoś może zapytać, a czemu nie Agesilaos, największy osobisty wróg Tebańczyków? Otóż jak zanotował Xenofont, stary król tłumaczył, że już dawno powinien być na emeryturze, że w jego wieku to już dawno powinien doglądać helotów na jego uprawach, a nie parać się wojaczką. To Kleombrotos zatem ruszył do Beocji zimą. Jego wyprawa w obliczu poddania się Kadmei i dystansu dzielącego obie polis była jednak skazana na niepowodzenie. Po kilku potyczkach podczas drogi na północ stało się jasne, że wsparte przez Ateny Teby nie dadzą się opanować z marszu i potrzeba będzie większych sił niż te, które zebrano na szybko pod Kleombrotosem. Młody monarcha na przełomie 379 i 378 roku ograniczył się więc do manifestacji siły pod murami Teb i powrócił na Pelopones po wsparcie. Większość swoich sił Agiada pozostawił w kontrolowanych przez Spartan Tespiach. Na zachód od Teb Kleombrotos komendę nad nimi pozostawił w rękach Sfodriasa. Coś mi mówi, że gdyby król mógł przeżyć jeszcze raz swoje życie, nie podjąłby tej decyzji ponownie. Manifestacja siły Kleombrotosa nie zrobiła co prawda większego wrażenia na rozjuszonych Tebach, ale nie można tego już powiedzieć o Atenach, w których odżyły dawne peloponeskie koszmary na widok szybko zmobilizowanej armii Lacedemonu. Ateńczycy pomogli Tebom, ale nie wydawali się gotowi na kolejną krwawą konfrontację ze Spartą. Nie chcieli mimo wszystko umierać za Kadmeję. W zmianie poglądów pomógł im jednak Sfodrias. Na początku 378 roku przed naszą erą wyszedł niespodziewanie w pole i pojawił się w okolicach Pireusu, portu Aten. Zapewne dowódca chciał znienacka zdobyć ateńskie okno na świat, lecz wyruszył za późno i wrócił tego samego dnia do Tespiów, po splądrowaniu okolicy. Akcja Sfodriasa wywołała oburzenie w Atenach, które ostatecznie opowiedziały się w rodzącym konflikcie po stronie Teb. Witold Biernacki przytacza szereg antycznych opinii, tłumaczących ten dyplomatyczny majstersztyk. Sfodrias miał zostać przekupiony przez Tebańczyków, miał być pionkiem w wewnętrznej rozgrywce między Agesilaosem i Kleombrotosem, lecz najprawdopodobniej jego idiotyczne posunięcie było podyktowane zwyczajnie chęcią dorównania sławą Foibidasowi, zdobywcy Teb z 382 roku. Oliwy do ognia dolało jeszcze ostatecznie uniewinnienie spartańskiego wodza od jakichkolwiek zarzutów, dzięki wstawiennictwu Agesilaosa II. Teraz Ateńczycy byli już pewni, że literka S w słowie Sparta na pewno nie symbolizuje sprawiedliwości. W 378 roku zawiązano oficjalny sojusz między Atenami i Tebami. Miasto filozofów zobowiązało się powołać pod broń ponad 20 000 ludzi i wystawić 200 okrętów. W tychże celach postanowiono też wskrzesić Związek Morski, dokładnie drugi Związek Morski. Nie popisano się tutaj kreatywnością. Gdy w Atenach oburzano się na akcję Sfodriasa, w Tebach debatowano nad najpoważniejszym pytaniem – jak obronić ojczyznę przed nieuniknioną drugą interwencją Spartan? Postanowiono finalnie, że podstawą beockiej defensywy będzie system palisad i umocnień ziemnych chroniących najwrażliwsze tereny Konfederacji. Na podobną decyzję zdecydowali się Ateńczycy, budując znacznie krótszy, ale solidniejszy wał Dema, broniący jedynego przesmyku z Peloponezu do Attyki. Za oba przedsięwzięcia odpowiadał wybitny ateński inżynier wojskowy Chabrias. Na czele nieuniknionej wyprawy stanął nagle odmłodniały Agesilaos II. Eforowie przyznali dowództwo bardzo doświadczonemu królowi w nadziei, że pomimo wieku pogromca Tebańczyków spod Koronei i tym razem poradzi sobie z ukaraniem Teb, których pamiętajmy, Agesilaos osobiście nie cierpiał. Eurypontyda przeprawił się przez przesmyk koryncki i za cel obrał Tespię, gdzie czekały na niego wojska pozostawione przez Kleombrotosa. Po połączeniu obu armii liczebność Spartan sięgnęła 28 000 żołnierzy. Mając znaczną przewagę w ludziach nad Tebami i Atenami, król musiał jak najszybciej doprowadzić do bezpośredniego starcia z nieprzyjaciółmi, zwłaszcza że same Tespie nie stanowiły odpowiedniej bazy zaopatrzeniowej dla tak dużej armii. Oczywiście plany Teb na kampanię 378 roku były zgoła odmienne. Za wszelką cenę miano unikać bitwy. Pomóc w tym miała wspomniana długa palisada. Za nią kryły się patrole Tebańczyków Epaminondasa i Ateńczyków Chabriasa. Pilnowały one, by żaden Spartanin nie przemknął się przez zasłonę. Po kilku dniach zabawy w kotka i myszkę, Agesilaos w końcu wykiwał obrońców i pokonał przeszkodę, dostając się do serca tebańskiej zony. Beoci absolutnie nie przerazili się tym faktem i nękali wroga, który powolnym krokiem zmierzał pod same Teby, plądrując po drodze co się da. Jak zauważa Charles Hamilton, pomimo ogromu zdobytych łupów, była to taktyka błędna. Musicie bowiem wiedzieć, kochani, że Beoci byli dość jednorodnie etnicznie i mieli spore poczucie beockiej odrębności. Praktycznie poza jednym wyjątkiem miasta beockie trzymały się razem i nie przeszkadzało im szczególnie przywództwo Teb. Agesilaos, pustosząc ich ojczyznę, tylko wzmagał beocką jedność i antyspartańskie nastroje w środkowej Grecji. Nachapawszy się odpowiednio, Agesilaos stwierdził w końcu, że w tym roku nie zdąży już zdobyć Teb i wycofał się do Tespiów, gdzie pozostawił żołnierzy pod komendą Urwisa Foibidasa. Król potem udał się na Pelopones. W trakcie jego nieobecności Foibidas próbował najeżdżać okolice Teb, co ostatecznie skończyło się dla niego tragicznie, udanym wypadem obrońców i tebańską wiktorią pod Tespiami, w w której zginął niedawny zdobywca miasta Eteoklesa. Jego zgon przyczynił się do całkowitego odrodzenia Związku Beockiego, do którego z powrotem zaczęły masowo powracać kolejne miasta Beocji, zrzucające uciążliwy spartański zarząd. Same Tespie pozostały jednak wciąż pod kontrolą Sparty, podobnie jak Tanagra, Orchomenos i zdewastowane Plateje. W obliczu prawie całkowitego uniezależnienia się Beocji było jasne, że w 377 roku przed naszą erą należy powtórzyć kampanię Agesilaosa. Król wyruszył, pomijając tym razem przystanek w Tespiach. Po bezproblemowym przekroczeniu umocnień pojawił się niespodziewanie na południowy wschód od Teb, gdzie spustoszył kolejne ziemie. Obrońcy wyszli z miasta, lecz Agesilaos nie wydał im bitwy. Zamiast tego skierował się w stronę Grodu. Zaskoczeni tym manewrem Beoci wycofali się w pośpiechu za mury, ponosząc nieco strat. Pod Tebami król znów uznał, że nici z oblężenia. Nawiasem mówiąc, Spartanie byli w nich naprawdę kiepscy. Po tradycyjnym plądrowaniu okolicy Agesilaos zdecydował się na odwrót do Megary. Dwie niezbyt udane kampanie z pewnością nie satysfakcjonowały sędziwego monarchy. Zapewne jego ambicja i personalna nienawiść do grodu Kadmosa zawiodłaby go na co najmniej jeszcze jedną kampanię do Beocji, gdyby podczas powrotu nie wydarzył się przykry incydent. Agesilaos od dziecka był kulawy. Przebyte liczne boje oraz wiek, 67 lat na karku, także nie wpływały pozytywnie na jego zdrowie. W Megarze wojowniczemu królowi pękła jedna z żył w zdrowej nodze, co ze względu na wymienione okoliczności zagrażało życiu króla. Wezwano lekarza, który otworzył mu żyłę przypięcie i krew raz zacząwszy płynęła mu przez całą noc i dzień. I choć czyniono wszelkie wysiłki, nie zdołano jej upływu powstrzymać, aż Agesilaos stracił przytomność. Wtedy dopiero upływ ustał i Agesilaos, odniesiony do Lacedemonu, leżał tam bez sił przez resztę lata i zimę, jak zanotował Xenofont. Poważna kontuzja miała wyeliminować Agesilaosa z prawie całej wojny beockiej. Był to gigantyczny cios dla Sparty. Człowiek ten sterował przecież od lat polityką Lacedemonu i był jego najlepszym dowódcą. Jego kampanie w dwóch ostatnich latach nie przyniosły Spartanom co prawda decydującego zwycięstwa, ale przynajmniej były na tyle dotkliwe, że w oczy Tebańczykom zajrzał na chwilę głód, zmuszając obrońców do zwiększenia importu zboża, co było drogie i ryzykowne. Kto wie, czy powtarzanie niszczycielskich najazdów nie rzuciłoby wreszcie Beotów na kolana. W końcu ciężko jest wyżyć z samego lokalnego patriotyzmu. Przez wylew Agesilaos pozostaje bierny aż do 371 roku, a front tebański uspokaja się na 2 lata. Wojna na lądzie spada na barki niedoświadczonego Kleombrotosa, bardziej umiarkowanego z dwóch monarchów Sparty. Młody Agiada podejmie w następnym roku trud przebicia się do Beocji, lecz zawiedzie i rozpuści swe wojska po nieudanych szturmach na arcyważne przełęcze górskiego masywu Kitajronu, prowadzące do Teb. Beotom i Ateńczykom udało się zabarykadować kluczowe przejścia i nie dopuścić do ponownej penetracji środkowej Grecji. Niepowodzenie Kleombrotosa dało pożywkę jego przeciwnikom z obozu Agesilaosa, którzy w obliczu niedyspozycji Eurypontydy utracili zbrojne ramię. Nie oznaczało to, że ogólnie w wojnie beockiej zapanował impas. Wręcz przeciwnie. Przecież Ateńczycy znów uwierzyli, że mogą być władcami morza. Z jednej strony od czasu klęski w II wojnie peloponeskiej Ateny bały się gniewu Sparty jak ognia, lecz z drugiej od jakiegoś czasu po cichaczu, niby zgodnie z zapisami pokoju Antalkidasa, próbowały zmontować koalicję przychylnych polis basenu Morza Egejskiego. Powiedzmy, że to się udało. W marcu 377 roku ogłoszono kartę drugiego Związku Morskiego, podpierając się w oficjalce obroną warunków pokoju królewskiego, wskazując Spartę jako mąciciela ustalonego 10 lat wcześniej miru. Cel takiego uzasadnienia był prosty. Ateńczycy bali się, że wielki perski brat spojrzy spod łba i zainterweniuje zbrojnie lub sypnie groszem Sparcie, co mogło przeważyć szale wojny. Miltiades, Temistokles, Leonidas i inni zasłużeni Grecy w walkach z Persami musieli przewracać się w grobach na wieść o takim bojaźliwym podejściu do Persów, ale mniejsza. Ostatecznie w 377 polis założycielami nowego Związku Morskiego zostały Ateny, Rodos, Chios, Metymna i Mitylena z wyspy Lesbos oraz małe miasto nad Bosforem o znajomo brzmiącej spolszczonej nazwie – Bizancjum. Przyznacie, że na razie w porównaniu do wielkiego poprzednika drugi związek morski powinien się zwać bieda związkiem morskim, ale ardua prima via est, jakby to powiedzieli Rzymianie. Do nowego sojuszu szybko przystąpiły też miasta dużej wyspy Eubei, oprócz Histiai, gdzie wciąż trzymali się Spartanie. Tymi najprawdopodobniej zajął się nieośpiewany bohater Chabrias, który doprowadził do upadku spartańskiego garnizonu i przejęcia całej wyspy przez drugi związek morski. Była to pierwsza znacząca akcja tego związku przeciwko Spartanom. Ci, widząc, że drogi do Beocji są na razie zamknięte, postanowili wyżyć się na Ateńczykach, którzy pozwolili sobie na sklecenie antyspartańskiej koalicji na boku. Oznaczało to, że nad Eurotasem pora na serio zająć się flotą. Eforowie za pierwszy cel postawili sobie odcięcie Aten od dostaw zboża z Morza Czarnego. Taktykę sprawdzoną z powodzeniem podczas Wielkiej Wojny Peloponeskiej i Wojny Korynckiej. Lacedemończykom pod dowództwem Pollisa na tyle skutecznie udało się założyć blokadę morską, że Ateńczykom zaczął doskwierać głód. Aby przerwać spartańskie embargo, wysłano nieocenionego Chabriasa z misją zdobycia Naxos, największej wyspy archipelagu Cyklad. Manewr miał zmusić Pollisa do stoczenia walnej bitwy morskiej, w których Ateńczycy czuli się bardzo mocni. Akcja Chabriasa powiodła się. Polis zawinął na chwilę blokadę i z 65 trierami pojawił się pomiędzy Naxos a Paros. Tam we wrześniu 376 roku doszło do bitwy, w której pomimo początkowych sukcesów Spartanie ponieśli klęskę z rąk liczniejszej i sprawniejszej ateńskiej floty. Ateńczycy wiwatowali na widok Chabriasa wpływającego triumfalnie do portu w Pireusie na czele zdobycznych okrętów, wiozącego masę łupów zdobytych na Spartanach. Było co świętować, to było ich pierwsze wielkie morskie zwycięstwo od feralnego 404 roku przed naszą erą. Hegemonia Sparty drżała w posadach, podważana na lądzie i na morzu. W ciągu jednego roku po Naxos od sojuszu ze Spartą odstąpił prawie cały północny wschód, widząc słabość grodu Likurga. Sprawne akcje Chabriasa doprowadziły do dołączenia do drugiego związku morskiego chalkidyckich rozrabiaków z Olintu, wysp Tazos i Samotraka, miasta Maroneja, generalnie wszystkich posiadłości, które potrzebne były do zapewnienia bezpiecznego transportu zboża z Morza Czarnego do Attyki. Na marginesie wkrótce władcą całej Tesalii ogłosił się też niejaki Jazon, otwarcie protebański władyka, mający na pieńku z Macedonią. Amentas, król tej ostatniej, widząc słabość Sparty, nawiązał w odpowiedzi dobre stosunki z Ateńczykami, których uznał za bardziej wiarygodnych sojuszników. To nie koniec dramatycznych wydarzeń z przełomu 376 i 375 roku przed naszą erą. Ateńczycy pozwalali sobie na coraz więcej. Gdy po Naxos Eforowie znów chcieli zwrócić swą uwagę na Beocję, Ateńczycy udaremnili te plany, wysyłając flotę Timoteosa na patrol wokół Peloponezu, odciągając uwagę Spartan od jakiejkolwiek ofensywy na lądzie. Timoteos był nawet w stanie przegabacić na stronę Aten całą Korkyrę z Morza Jońskiego, choć nie bez problemów z aprowizacją. Wystawiwszy z wielkim trudem kolejną flotę Spartanie, skierowali się na północny zachód, by odeprzeć Timoteosa. Dowodzeni przez Nikolochosa ponieśli jednak porażkę pod Alyzją, co ucementowało pozycję drugiego związku morskiego na Morzu Jońskim. W przeklętym dwuleciu Spartanom brakowało jeszcze tylko jakiejś znaczącej porażki na lądzie, by poważnie zastanowić się nad swoją rzekomą hegemonią. Taka porażka oczywiście miała miejsce. Pod Tegyrą, oczywiście w Beocji, oczywiście z rąk Tebańczyków. Spartanie w omawianych 2 latach, dostając wciry na morzu, zostawili na jakiś czas Beocję w spokoju. Teby wykorzystały ten czas na dalszy rozwój odświeżonego Związku Beockiego. Jak wspomniałem, Beocja, mimo że z grubsza zwarta i jednorodna, także miała w swoich szeregach antydebański z natury rodzynek. Tak jak peloponeskie Argos nie lubiło większej sąsiadki Sparty, tak beockie Orchomenos nad jeziora Kopais nigdy nie przepadało za Tebami. Spartanie mogli czuć się w Orchomenos bardzo pewnie przez historyczną antytebańskość polis. Skoro widmo inwazji zostało oddalone, Tebańczycy za cel postawili sobie teraz przejęcie beockich twierdz, będących wciąż w garści Spartan. Na pierwszy ogień poszło właśnie Orchomenos, jako drugie największe polis regionu. Próbą zdobycia miasta zajął się Pelopidas, obecnie jeden z beotarchów. Tebańczyk starał się wykorzystać czas zmiany kontyngentów stacjonujących w Orchomenos. Dobry timing i rozeznanie w ruchach wroga dawały szansę na starcie z niekompletnym garnizonem. Mimo dobrze rokującego planu, okazało się, że obrońców miasta i tak jest za dużo. Oblężenie zostało zaniechane. Pelopidas nakazał odwrót północnym brzegiem nieistniejącego dziś jeziora Kopais. Podczas marszu niespodziewanie na horyzoncie pojawił się dwukrotnie silniejszy oddział Spartan pod dowództwem Gorgoleona i Teopomposa. Oba zgrupowania spotkały się na zboczach Tegiry. Bitwę pod tą górą potraktujemy jako przystawkę do Gdania Głównego. Tebańczycy mieli około 500 ludzi. 200 jeźdźców uzupełniało trzon w postaci 300 doborowych hoplitów ze świętego zastępu. Spartanie, posiadający dwie mory, czyli około 1000 hoplitów, usadowili się wygodnie pomiędzy wzgórzem a wodami Kopais i rozpoczęli formowanie szyku pewni zwycięstwa. Postawiony przed ciężkim wyzwaniem Pelopidas podjął rękawice. Jak zanotował Plutarch, na widok Spartan jeden z jego oficerów wykrzyknął: „Wpadliśmy w ręce nieprzyjaciela”. Tebańczyk miał na to odpowiedzieć spokojnie: „Czyżby? A nie oni w nasze?” Beotarcha musiał na szybko wykombinować skuteczną taktykę wobec przeważającego wroga. W pierwszym odruchu w bój posłał swoją konnicę, która na wszelkie sposoby miała przeszkadzać Spartanom w uformowaniu falangi, bez wchodzenia w kontakt z wrogiem. Tebańscy jeźdźcy rzucali zatem oszczepami, krążąc przed wrogiem, wypełniając przy okazji ważniejsze zadanie: ukrycie faktycznych ruchów świętego zastępu. Gdy zakończono balet konnicy, okazało się, że na Spartan szarżuje wąska, acz bardzo głęboka falanga Teb prosto na oddziały dowódców. Chirurgiczny i szybki manewr powiódł się w 100%. Bardzo szybko polegli w boju dwaj spartańscy wodzowie. Większa armia Sparty nie mogła dodatkowo okrążyć Tebańczyków, gdyż po bokach razili ich wciąż tebańscy jeźdźcy. Spróbowano więc innego fortelu, zastosowanego pod Koroneją 14 lat wcześniej. Szyki Spartan rozstąpiły się w pewnym momencie, zachęcając nacierających do wejścia w środek śmiercionośnej kanapki. Pelopidas wyczuł pismo nosem i gdy rozwarły się przed nim wrota wrogiej falangi, nakazał zaatakować frontalnie oba skrzydła podzielonej teraz armii Lacedemonu. Ta, nękana dodatkowo od tyłu przez konnicę, w końcu uciekła do Orchomenos. Powtarzam, uciekła. Armia spartańska uciekła z pola bitwy. To była nie lada sprawa. Mówimy o państwie, w którym rejterada była traktowana jako największa hańba. Bitwa pod Tegyrą z 375 roku przed naszą erą była także pierwszym starciem w dziejach, gdzie większa armia spartańska przegrała ze znacznie mniejszą armią wroga. Pomimo niewielu sił zaangażowanych w potyczkę, odbiła się ona wielkim echem w greckim świecie, dopełniając obrazu nędzy i rozpaczy, jaki prezentowała teraz niegdyś niezwyciężona Sparta. Teoretycznie nic, tylko ją dobić, ale nie! Jesteśmy w Grecji. Tu uznano, że teraz najwyższy czas, by stosunki między zwycięzcami zaczęły się psuć. Zawarto zatem kolejny pokój powszechny. Kulisy tej wolty nie są zbyt znane. Szczerze mówiąc, moje dwa wiodące źródła oraz antyczni historycy nie są za bardzo zgodni w tej kwestii. Nie wiadomo, czy zawieszenie broni zaproponowali wstępnie Ateńczycy, którzy przestraszyli się pogłosek o planach utworzenia tebańskiej floty, czy też zainterweniował w tej sprawie Artakserkses II. Persowie niemiłosiernie bowiem męczyli się w wojnach z Egiptem. Potrzeba uspokojenia Grecji w celu spokojnego zaciągu hoplitów na kolejną wyprawę na pewno grała tu też rolę. Faktem jest, że od 375 do 371 roku przed naszą erą wydarzenia spowalniają. Wojna się uspokaja, ale nie ustają drobne starcia. Podejrzewa się, że w wyniku mediacji trzej główni aktorzy opuścili część zdobytych niedawno miast, do których wracali teraz wygnańcy. Sytuacja wciąż była jednak bardzo napięta i sporo wskazuje na to, że dość tajemniczy pokój z 375 mógł być tylko chwilowym zawieszeniem broni. Już rok po jego zawarciu doszło do awantury na Korkyrze pomiędzy zwolennikami Sparty i Aten. Scenariusz bardzo dobrze znamy. Miejscowi zaczęli wysyłać poselstwa do obu wielkich polis z prośbą o wsparcie, co ostatecznie skończyło się bezpośrednim starciem pomiędzy Spartą i Atenami. Walki ciągnęły się przez 2 lata i zakończyły się zwycięstwem Ateńczyków Ktesiklesa nad Spartanami Mnasiposa. Tebanie w trakcie tego quasi-pokoju również nie zaniechali agresywnej polityki. Przypomnę, że nadrzędnym ich celem było zjednoczenie Beocji i międzynarodowe uznanie dla nowego Związku Beockiego. Charles Hamilton sugeruje, że skutkiem ostatniego pokoju było ponowne rozwiązanie Beockiej Konfederacji. Na szczęście, innym warunkiem było zapewne wycofanie się spartańskich garnizonów z wianuszka miast otaczającego Teby. To tłumaczy dalsze wydarzenia w Beocji. No bo jak myślicie, co zrobili Tebańczycy, jak zobaczyli wycofujących się Spartan z beockich miast? Oczywiście, że zaatakowali od razu problematyczne twierdze, mając gdzieś zapisy traktatu. W 373 roku przed naszą erą zdobyto Tanagrę, Tespię i Plateję, z którymi Teby miały ewidentnie jakiś głębszy problem. Miasto znane ze słynnej bitwy w trakcie obecnego rozprzężenia znów zaczęło skłaniać się ku sojuszowi z Atenami. Tebańczycy ukrócili brutalnie te pragnienia i po zdobyciu miasta ludność wygnali, a świeżo odbudowane polis znów zrównano z ziemią. Platejczycy w tych dniach musieli być bardzo wdzięczni bogom. W Tanagrze i Tespiach zniszczono tylko mury miejskie, tak by na przyszłość nie stacjonowała tu już żadna spartańska mora. Jedynie to nieszczęsny Orchomenos, niczym reduta Ordona, broniła się przed tebańską ofensywą. Ponowne starcie z mapy Platejów pogorszyło oczywiście stosunki Teb z Atenami. Kroplą, która ostatecznie przelała czarę goryczy, była kwestia Oropos, przygranicznego miasta należącego do Aten. Rozbestwieni Beoci zażądali w końcu oddania twierdzy, często zmieniającej właściciela. Ateńczycy, widząc niepokojący wzrost ambicji i potęgi sąsiada, zasiedli w 371 roku do znacznie poważniejszych rozmów pokojowych z prawie pokonaną Spartą. Do negocjacji nad Eurotasem zaproszono także inne strony. Nie mogło tam zabraknąć oczywiście Persji, która 2 lata wcześniej znów doznała klęski z rąk Egipcjan i znów potrzebowała greckich żołnierzy. Na rozmowy wpadli też rzecz jasna Tebańczycy, reprezentowani przez Epaminondasa. Z okazji antycznego koncertu mocarstw ożywił się dawno niewidziany Agesilaos, który szybko znalazł wspólny język z ateńskim delegatem, Kallistratosem. Attycki mówca strzelił przekonującą perorę o potrzebie przyjaźni pomiędzy Spartą a Atenami. Filarami tejże miały być lacedemońska hegemonia na lądzie i ateńska supremacja na morzu. Tylko w ten sposób Grecja mogła odnaleźć wieczysty pokój. Agesilaos i Spartanie zgodzili się z tą propozycją, w milczący sposób godząc się na istnienie drugiego związku morskiego. Pozostałe miasta Grecji miały być oczyszczone z obcych garnizonów. W praktyce oznaczało to powrót do status quo jeszcze sprzed wojny peloponeskiej, powrót do współistnienia duopolu Sparty i Aten w Helladzie. Każde polis sprzeciwiające się temu stanowi rzeczy miało spotkać się z reakcją dwóch głównych graczy. Jak możecie się domyślać, sprawa nieco się skomplikowała, gdy doszło do kwestii Teb. Epaminondas nie żądał zbyt wiele. Chciałby jako sygnatariuszy pokoju wpisać do oficjalki Beotów, a nie Tebańczyków. Miało to usankcjonować tebańskie zdobycze w Beocji i istnienie tamtejszej konfederacji miast. Oczywiście miała wtedy miejsce powtórka sytuacji z 387 roku podczas zawierania pokoju Antalkidasa. Agesilaos, usłyszawszy tebańskie żądania, stanowczo się im sprzeciwił i tak jak 16 lat temu zażądał wpisania beockich miast osobno na listę pod groźbą wyłączenia Teb z traktatu pokojowego. W domyśle była to groźba wojny. Pozycję króla poprawiało teraz poparcie Aten, które, no nie ukrywajmy, wyrolowały Teby, gdy tylko pojawiła się zgoda Sparty na ich morską hegemonię. Choć to takie kuszące, wątpię czy Ateny planowały ten twist od samego początku wojny beockiej. Czasem jak przyglądam się greckiej polityce, to mam wątpliwości, czy ci ludzie byli w stanie planować swoje posunięcia na więcej niż kampanię do przodu, więc wezmę sobie na wstrzymanie z teoriami. Epaminondas wobec takiego obrotu spraw stanął przed arcyciężkim pytaniem. Czy podkulić ogon i dopuścić do kolejnego rozpadu tak mozolnie odbudowywanego Związku Beockiego za cenę pokoju? Czy bronić jednak Konfederacji i ruszyć na wojnę ze Spartą i całą Helladą jako mąciciel wolności Greków? Wedle relacji Pauzaniasza, Epaminondas na słowa króla Sparty miał odpowiedzieć, że Beoci nie zawrą oddzielnego pokoju dla każdego z miast, nie wcześniej niż zobaczą jak wasi periojkowie zaprzysięgną kolejno Państwo po państwie z wami pokój. W ten sposób tebański wódz przekazał, że Tebańczycy podpiszą pokój w obecnym kształcie, tylko po uprzednim rozwiązaniu symmachii spartańskiej. Oburzony takimi słowami Agesilaos wykreślił Tebańczyków z listy sygnatariuszy. Teby znalazły się w izolacji. Ich sojusz z Atenami przestał istnieć. Zawistny król miał to, czego chciał. Prostą drogę do konfrontacji ze znienawidzonymi Tebami, w której nikt nie będzie mu już przeszkadzał. Wygodnicki Agesilaos zamierzał wysłużyć się w tej rozprawie młodszym kolegom z tronu. Kleombrotos z armią w chwili wybuchu konfliktu znajdował się akurat w Fokidzie. Uznano więc, że to jemu przypadnie zaszczyt pacyfikacji Beocji, skoro jest już po właściwej stronie przesmyku korynckiego i masywu Kitajronu. Agesilaos przekonał eforów, że armia zgromadzona w Fokidzie wystarczy na zgładzenie Teb. Król chciał jak najszybciej zobaczyć wroga na kolanach. Zwłaszcza, że ten mógł liczyć jedynie na wsparcie Jazona z dość odległej Tesalii. Czas miał zatem spore znaczenie. Polis Hellady mogły wyciągnąć popcorn i delektować się pokazem sprawności armii spartańskiej. Diodor Sycylijski zapisał, że ci z Greków, którzy sprzyjali Tebańczykom, współczuli im z powodu spodziewanych nieszczęść, a tych, którzy żywili do Tebańczyków odmienne uczucia, cieszyła myśl, że Tebańczycy wkrótce popadną w niewolę. Generalnie wszyscy spodziewali się anihilacji Teb i zwycięstwa Spartan. Wszyscy oprócz Tebańczyków, rzecz jasna. Ci nie ulękli się inwazji Kleombrotosa, bo po kilku latach zmagań przestali się bać niezwyciężonych Spartan. Już parę razy udało się odeprzeć najazd. Czemu teraz miało być inaczej? Ba! Tym razem nie zamierzano dopuścić do spustoszenia ojczyzny. W obozie tebańskim przeważyła opcja Epaminondasa, który zamierzał pobić Spartan w walnym starciu, bez żadnego respektu dla wojennej famy przeciwnika. W obliczu decyzji o szybkim marszu Kleombrotosa, Beotarchowie musieli wystawić armię składającą się głównie z samych Tebańczyków, wspartych kilkoma oddziałami z innych miast regionu. Razem dawało to około 7000 hoplitów i 700 jeźdźców. Tebańczycy oczekiwali spartańskiego króla pod Koroneją. Ten jednak zmylił ich, wybierając trudniejszą drogę przemarszu. Spartanie ominęli obrońców, idąc brzegiem morza, a nie południowym brzegiem jeziora Kopais. Nagle okazało się, że pomimo dobrego planu defensywy, Spartanie znów zawitali w Beocji i armię Epaminondasa, teraz jednego z Beotarchów, należy pospiesznie zawinąć z powrotem. Dużo wskazywało na to, że Agiada jest znacznie lepszym dowódcą niż wszystkim się zdawało. Wykiwał on Tebańczyków i zamierzał uderzyć na stolicę wroga od strony miękkiego podbrzusza. Znalazłszy się w nadmorskiej miejscowości Kreuzis, Kleombrotos podjął marsz na północny wschód, prosto na miasto Teby. Zapobiec temu starali się Tebańczycy Epaminondasa, gnający na południowy wschód na złamanie karku. Kontynuowali oni swój galop, aż wreszcie pewnego słonecznego letniego dnia w 371 roku przed naszą erą obie armie przecięły sobie drogi niedaleko miejscowości Leuktry. Tam, na dogodnym, równinnym terenie miało dojść do jednej z najważniejszych bitew w historii całej Grecji. Obie armie, dostrzegłszy swą obecność, rozłożyły obozy po przeciwnych stronach równiny pod Leuktrami. Było jasne, że tym razem inwazja nie skończy się jak poprzednie. Tebańczycy nie czuli większego respektu przed osławionym wrogiem po poprzednich kampaniach. W dodatku Epaminondas obawiał się, że kolejna łupieska wyprawa zniechęci ostatecznie inne miasta Beocji do sojuszu z Tebami. Każda wierność ma swoje granice. Naczelny wódz przekonał ostatecznie pozostałych Beotarchów do swoich planów. Po drugiej stronie Kleombrotos również czuł presję. Jego polityczni przeciwnicy, głównie z obozu Agesilaosa, zarzucali mu brak talentu i zdecydowania, wypominając poprzednie nieudane próby wejścia do Beocji. Jak pisze Witold Biernacki, nad młodym królem wisiało widmo wygnania za protebańskie podejrzenia. Spartanie nie patyczkowali się ze swoimi królami w razie W. Zresztą ojciec samego Kleombrotosa skończył życie na wygnaniu, unikając w ten sposób egzekucji, co kraj to obyczaj. Po południu rozpoczęło się rozstawianie oddziałów. Spartanie pod Leuktrami dysponowali około 10 000 hoplitów oraz 1000 konnych. Liczba ta nie obejmuje lekkozbrojnych i peltastów. harcowników. Spartanie mieli zatem widoczną przewagę liczebną nad Tebańczykami. Prawe skrzydło zarezerwowane było dla króla i najbardziej doświadczonych spartańskich hoplitów, zgodnie z najczęściej praktykowanym greckim zwyczajem. Środek i lewe skrzydło zajęte było przez hoplitów ze sprzymierzonych miast i mniej doświadczonych Spartan. Obie flanki chronione były przez lekkozbrojnych i peltastów. Przed tą ludzką ścianą postawiono konnice, w przypadku Spartan dość mizernej jakości. Spartanie mogli być ustawieni w delikatny półksiężyc. Po drugiej stronie Tebańczycy rwali się do bitwy. Problemy były jednak dwa: wyszkolenie przeciwnika oraz jego liczba. Głównodowodzący Epaminondas zdawał sobie sprawę, że musi wymyślić coś ekstra, żeby pod Leuktrami odnieść niespodziewany triumf. Arcyzdolny wódz wpadł zatem na pomysł, który zapewni mu nieśmiertelność i wzmianki w każdym podręczniku wojskowości. Epaminondas wyciągnął lekcję spod Tegiry i podobnie jak jego przyjaciel Pelopidas zamierzał zrobić wszystko, by już na początku bitwy przechylić szale zdecydowanie na korzyść Teb. Tak jak we wspomnianej potyczce sprzed 4 lat, kluczem do sukcesu miała być eliminacja spartańskiego dowództwa poprzez frontalny, precyzyjny atak na walczącego w pierwszych szeregach Kleombrotosa i jego świtę. Skoro król Sparty stał na swoim prawym skrzydle, należało złamać tradycję i ustawić swoje najlepsze oddziały na lewej flance. To nie wszystko. Epaminondas znacznie pogłębił lewe skrzydło tak, by było ono blisko dwukrotnie głębsze niż to spartańskie. Z naprzeciwka. Znaleźli się tu najlepsi tebańscy hoplici wraz z dowódcą. Czoło tego taranu stanowił święty zastęp, dowodzony przez Pelopidasa. Wykorzystując ten fakt, przyjrzyjmy się bliżej tej elitarnej jednostce. Zobaczmy, czym był tebański święty zastęp, złożony ze 150 homoseksualnych par kochanków. Wbrew utartej opinii, twórcą tego osobliwego oddziału miał być Gorgidas, a nie Epaminondas czy Pelopidas. Tak mówi Plutarch, rodowity Beota z pochodzenia, i to jemu w tym przypadku przypisuje się największą wiarygodność. Zdaniem profesora Jacka Rzepki, Gorgidas po obaleniu Spartan w 379 roku przed naszą erą jedynie nawiązał do dawnej tradycji. Już w wieku V przed naszą erą bowiem słyszy się o 300 doborowych wojownikach step. Święty zastęp miał być jednostką wyłącznie tebańską. Nie rekrutowano do niej innych beotów. Wyewoluował on najprawdopodobniej z pradawnego oddziału tebańskiej jazdy. Co jeszcze ciekawsze, jeśli przyjąć, że święty zastęp ma dłuższą historię, sięgającą jeszcze być może czasów mykeńskich, to homoerotyczność jego składu nie była od zawsze immanentną cechą. Tolerancja, niekiedy wręcz afirmacja związków pomiędzy mężczyznami, pojawia się w Grecji gdzieś w VII wieku przed naszą erą. Bardzo tajemnicze jest uzasadnienie doboru żołnierzy spośród męskich kochanków. Wspomniany autor pisze, że pewną wskazówką może być dawne pochodzenie świętego zastępu. Skoro miał on źródła w konnicy epoki mykeńskiej, to znaczy, że wywodził się z formacji opartej na dwuosobowych rydwanach. Stąd może wzięło się owo partnerstwo członków świętego zastępu, które po VII wieku przed naszą erą przyjęło ostatecznie formę 150 par kochanków jednej płci, formujących ten elitarny oddział. Obecność partnerów na polu bitwy miała rzekomo pozytywnie wpływać na morale wojujących i wzmacniać zapalczywość tych, którzy w boju utracili ukochanych. Ten oto wyjątkowy oddział stanowił zatem pięść wymierzoną przeciwko prawemu skrzydłu Spartan. Środek i prawa flanka Tebańczyków była wyraźnie słabsza od lewicy. Była chudsza nie tylko od niej, ale też od adwersarzy po drugiej stronie frontu. Ustawieni byli tam beoci spoza stolicy. Najbardziej skrajne pozycje zajmowali peltaści. Przed piechotą znaleźli się jeźdźcy, w przypadku Teb wysokiej jakości. Od nich właśnie zaczął się bój pod Leuktrami. Tebańscy jeźdźcy zaatakowali spartańskich konnych i po krótkiej walce udowodnili swą wyższość. Tebańczycy doprowadzili do tego, że pokonani nie zdołali uciec na bok, tylko wpadli w popłochu na część swojej falangi po prawej stronie. Wywołało to nieco zamieszania w szykach Spartan. Tebańscy jeźdźcy nie zamierzali gonić uciekinierów. Zamiast tego przegalopowali się przed doborowym prawym skrzydłem armii wroga i znaleźli się na lewej flance tebańskiej armii. Manewr ten dodatkowo przysłonił Kleombrotosowi, co się dzieje w tle. Wielka to szkoda, bo gdy opadł kurz po galopadzie, przed oczami Spartan ukazał się widok gigantycznej kolumny Tebańczyków, która z wrzaskiem szarżowała na pozycję najlepszych Spartiatów. Epaminondas miał wieść swoich hoplitów nieco na ukos, tak by wymusić na Kleombrotosie maksymalną izolację najlepszych oddziałów, oddzielić ich od reszty armii. Z małym opóźnieniem względem głównej grupy uderzeniowej na resztę Spartan ruszyli też pozostali Tebańczycy, formując tym samym legendarny szyk skośny. Król Sparty w odpowiedzi zaczął przesuwać oddziały z lewego skrzydła na zagrożony odcinek i wydłużać swą falangę bardziej w prawo, tak by oflankować przeciwnika po pierwszym uderzeniu, ale nie starczyło mu czasu, by dokończyć ten skomplikowany manewr. W rezultacie rejterady spartańskiej konnicy i zaskakująco szybkiego uderzenia Tebańczyków, najlepsze skrzydło Kleombrotosa w momencie pierwszego starcia było nieco w rozsypce. Tymczasem Pelopidas i Epaminondas uderzyli idealnie w miejsce, gdzie stały królewskie oddziały. Rozpoczął się bój najlepszych jednostek na polu bitwy. Sól ziemi beockiej kontra sól ziemi lakońskiej. Walka zapowiadała się na niezwykle zaciętą, lecz najprawdopodobniej na początku starcia miał miejsce game changer. Dzięki niezwykłej precyzji pierwszego uderzenia Tebańczyków już na starcie śmiertelnie ranny został król Kleombrotos. Bohaterski Agiada legł pod nawałą ciosów. Natychmiast zaczęła się walka o wyniesienie ciała króla z pola bitwy. Jego utrata byłaby dla Spartan niewyobrażalną hańbą. Widząc tę sytuację, Epaminondas wrzasnął do swoich. Błagam was tylko o jeden krok, a zwycięstwo będzie nasze. Spartanie byli na tyle znakomitymi żołnierzami, że nawet śmierć króla nie złamała ich ducha. Po ekstremalnie ciężkiej walce, dopiero po zgonie kolejnych dowódców ze sztabu nieboszczyka, w tym Sfodriasa, szyk spartański zaczął się łamać pod naporem tebańskiego taranu. W końcu najlepsze oddziały Sparty zostały oflankowane i doszło do ich rzezi. Ktoś mógłby zapytać, a co z resztą armii? Przecież my ciągle mówimy o walce na jednym skrzydle, podczas gdy poza bojem pozostaje reszta tej większej armii spośród dwóch zaangażowanych. Bierność środka i lewego skrzydła Spartan nie jest do końca wytłumaczona. Najbardziej podoba mi się teoria, że manewr Epaminondasa był tak zaskakujący, że dowódcy z lewej flanki po prostu nie wiedzieli co zrobić, bo przyzwyczajeni byli do tradycyjnego przebiegu zmagań falangitów. W efekcie nie zareagowali na katastrofalny rozwój wypadków po ich prawicy. Najprawdopodobniej doszło do jakichś starć z nacierającymi Tebańczykami, którzy na tym odcinku mieli zapewne tylko i aż odciągać uwagę wroga od wydarzeń z głównego teatru zmagań. Gdy zgromadzeni tam sojusznicy Sparty zobaczyli, że Kleombrotos ze świtą zdążyli już polec, wycofali się po prostu do obozu, nie widząc sensu w stawianiu oporu. Inne teorie mówią, że pomiędzy skrzydłami znajdowała się jakaś przeszkoda terenowa lub że lewe skrzydło Epaminondasa było tak głębokie, że mogło w razie czego oteprzeć atak z drugiej strony. Faktem jest, że lewe skrzydło i środek Spartan po katastrofie najlepszych jednostek wycofało się z pola bitwy i wróciło do obozu. Epaminondas, Pelopidas i wszyscy Tebańczycy odnieśli spektakularne, niespodziewane zwycięstwo nad niby niezwyciężonymi pseudohegemonami ze Sparty. Uratowano beocką niepodległość. Jej cena była zaskakująco niewysoka. Z około 7–8 tysięcznego wojska zginęło w przybliżeniu 300 żołnierzy, w tym 47 członków Świętego Zastępu. Po drugiej stronie zaś zginęło ponad 1000 hoplitów spartańskich, najlepszych z możliwych. Co gorsze, z 700 rodowitych Spartiatów poległo aż 400. W obliczu kurczącej się stale liczby obywateli Sparty taka strata była nie do powetowania. Epaminondas, ustawiając swe wojska w szyku ukośnym, stawiając wszystko na jedną kartę, czyli uzbrojone po zęby lewe skrzydło, ukręcił szybko łeb hydrze. Był to błyskawiczny haymaker wytrawnego boksera, który wyczuł opuszczoną gardę faworyzowanego przeciwnika i posłał go na deski bezlitośnie chirurgicznym ciosem. Mimo że taktyka Epaminondasa nie była nowatorska, manewr pod Leuktrami zapisał się w historii wojskowości dzięki swej spektakularności oraz precyzji wykonania. Wielu dowódców wiele lat po Epaminondasie będzie kopiowało jego patent, polegający na koncentracji doborowych jednostek na małym odcinku frontu, nawet kosztem przewagi liczebnej. Wyraźnie wzrósł też prestiż konnicy, która zrobiła kawał dobrej roboty podczas omawianego starcia. Nie bez znaczenia była też doniosłość skutków batalii. Sparta, dotychczasowy hegemon, musiał teraz walczyć o przetrwanie. Skalę klęski obrazuje fakt, że sam Agesilaos, po zapoznaniu się z liczbą poległych, odstąpił od wymierzania jakichkolwiek kar dla zbiegów po Leuktrach. Ci mieli prezentować się tak żałośnie, że na ich widok syn Agesilaosa, Archidamos, rozpuścił swoją armię, która miała w zamyśle pomścić klęskę pod Leuktrami. Epaminondas po zwycięstwie czym prędzej wysłał do Aten posłańca. Z początku nie uwierzono w jego opowieść i nie dano mu żadnej odpowiedzi, gdyż tak nieprawdopodobne były jego rewelacje. Czy Ateńczycy tego chcieli, czy nie, rozpoczął się krótki okres hegemonii Teb w Helladzie. Miasto o bitnej i ambitnej populacji, lecz zdecydowanie zbyt małej, by móc marzyć o trwałej kontroli nad nieprzewidywalnymi Grekami. Tebańczycy przede wszystkim musieli najpierw dokończyć dzieła konsolidacji Beocji. Gdy ta sztuka w końcu im się uda, Epaminondas będzie 4 razy najeżdżał Pelopones, by w końcu za 4. razem stanąć oko w oko z nieśmiertelnym Agesilaosem II w bitwie pod Mantineją w 362 roku przed naszą erą. Tam dwaj wielcy wodzowie zetrą się ze sobą w jednej z najbardziej smutnych bitew w historii Grecji. Jest to już jednak materiał na inną opowieść. Nie będę jednak taki chamski, na pewno ją przedstawię na kanale, bo za bardzo się wkręciłem w to mniej znane stulecie starożytnej Grecji. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, by za jakiś dłuższy czas powrócić do tematu i opowiedzieć o mało znanej hegemonii Teb. Na razie jednak grafik mam zapełniony, więc zostawię to na dalszą przyszłość. Teraz fakty są takie, że Leuktry były ostatnio z puli bitew starożytności, czas więc na nowe głosowanie na kanale. Za tydzień umieszczę tutaj ankietę, w której zdecydujecie o 3 kolejnych bitwach z serii. Niestety możliwości pozwalają na umieszczenie tylko 5 bitew w ankiecie. Starajcie się zatem dobierać mądrze propozycje w komentarzach. Będę miał je na oku przez najbliższy tydzień, zanim zdecyduję się na proponowaną pulę. Na razie mogę wam powiedzieć tyle, że znajdzie się w niej na pewno miejsce na bitwę pod Ausculum z 279 roku przed naszą erą. Mam ochotę na remake zmagań Pyrrhusa z Rzymem i tylko wasze głosy mogą mnie przed tym powstrzymać. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie ślę buziaki moim patronom, widocznym teraz na ekranie. Wśród nich, niczym Pelopidas i Epaminondas, wyróżniają się Majron i Adam Tarnowski, mecenasi kanału, wspierający go najhojniejszymi datkami. Będę się już żegnał. Wszystkim życzę zdrowia i do zobaczenia następnym razem.